tylko garstka rolników otrzymała pieniądze za mleko. Ci rolnicy, którzy jeszcze pozostali w spółdzielni, a reszta ma niezapłacone za wrzesień, październik, listopad oraz grudzień. Czyli ludzie są w sytuacji dość tragicznej. Nadal nie wiemy, co jest... Czy czeka nas upadłość, czy czeka nas restrukturyzacja, bo informacje są zdawkowe, lakoniczne, czasami śmieszne, sprzeczne. SMS-y, nie każdy dostaje wiadomość informującą o tej optymistycznej przyszłości, jaka nas czeka. A rozumiem, że SMS-y od prezesa spółdzielni. Najczęściej podpisane są zarząd. Tak, wiadomości, ale też nie każdy dostaje te wiadomości. Co jeszcze? No, każdy z nas włożył jakieś pieniądze w tą spółdzielnię, oddając mleko, wpłacą swój udział w ratach. Są rolnicy, którzy mają już spłacone równe 50 tysięcy, bo powyżej 50 nie potrącano nawet wtedy, jak było 100 tysięcy. Teraz nie wiemy, czy mamy 100 tysięcy do spłacenia, do 100 tysięcy, czy do 50 tysięcy mamy do dopłacenia. Tak? Dzień dobry. Tego nie wiemy. Więc ci, którzy mają już spłacone 50 tysięcy, to znaczy, mogą spać spokojnie, chyba tylko dlatego, że już więcej nie dopłacą, o ile nie każą dopłacać nam do 100 tysięcy, ale są rolnicy, co mają tych udziałów 8 tysięcy, 10 tysięcy. My mamy spłacone 26, więc jeszcze 24 w tej lepszej sytuacji będziemy musieli dopłacić. Gdzie tak naprawdę nigdy żaden rolnik, spółdzielca nie czerpał korzyści z udziału w spółdzielni, poza tym, że sprzedawał mleko i dostawał za to pieniądze, ale to też nie były jakieś ceny, które się nie wahały, bo się wahały i nawet wynosiły w chudych latach niecałą złotówkę za litr mleka. Ale prezes pobierał swoją pensję 37 tysięcy miesięcznie. A orientuje się pani, ile jeszcze rolników zostało przy spółdzielni? Mówiliśmy, że tak 117, tak? A w tym okresie przed kryzysem to było? W okresie przed kryzysem spółdzielców było 1100. Zmniejszały się te liczby, ponieważ rolnicy, którzy mają duże gospodarstwa, szukali większych pieniędzy za mleko. Ale przed kryzysem tych dostawców czynnych, to myślę, że było 500. Nawet więcej. Właściwie od 1 stycznia to odeszło około połowy, tak mi się wydaje, i później sukcesywnie. A co dalej? Ze spółdzielnią? Z nami? Jakie macie plany? Co dalej, to pewnie najlepiej pan Romanczuk powinien wiedzieć. Tak, pan prezes zawsze mówi, że... No okej, ale co wy jako rolnicy macie w planie zrobić? Może tak? No co, a co my możemy zrobić w planie? My będziemy zbierać podpisy. My chcemy naprawdę pieniądze. My chcemy zwołać, prosić o zwołanie tego walnego zgromadzenia, bo to jest dla nas jedyne wyjście, aby odzyskać jakąkolwiek realną kontrolę nad tym, co się dzieje w spółdzielni, bo my tej kontroli nie mamy. Teoretycznie powinniśmy wiedzieć o wszystkim, co się dzieje. Powinny być wyłożone na tacy wszelka dokumentacja, protokoły z zebrań i oczywiście okazało się, że w ostatnim protokole, które dotyczyło zebrania obniżającego kwotę udziału w statucie, czyli zmiany zapisów w statucie, pojawił się zapis, że protokoły z poprzedniego zebrania były wyłożone w biurze i były do wglądu rolników. Ale żaden z rolników tego nie widział. Na pewno będzie jeden taki odważny, który zawsze wszystko widzi. Mamy takiego rolnika, który zawsze wszystko widzi, który potrafi wybiegać i krzyczeć, ale co wy mówicie? Prezes na zebraniu mówi, no udział wynosi 100 tysięcy, a on wybiega, mówi, status widziałem, wynosi 50 tysięcy. Tak, mamy nawet takich odważnych. Ale dziś nie widziałam go jeszcze tutaj, bo bym wam go naprawdę pokazała z przyjemnością. Dobrze, dziękuję. I niech sobie będzie miłościwie panująco, ale jeżeli w Radzie Nadzorczej będą rolnicy, którzy nie zaprzedają swojej uczciwości za jakieś tam zyski, tak? Ja nikogo absolutnie nie posądzam o łapówki, o inne rzeczy, ale jeżeli 5 osób decyduje za 900 osób i zawsze decyduje naprzeciw tym 900 osobom,
które reprezentują, to chyba jeżeli zmieni się Rada Nadzorcza i będzie wybrana wśród uczciwych ludzi, którym zależy na tym, żeby dalsze rzeczy były prowadzone już w sposób prawidłowy, no to, ja to chyba wiele można zrobić, tak? My to rozumiemy, tak? Tylko już w tej sytuacji, w tym kraju... Kto tutaj przyjdzie z mlekiem, no? No to co tutaj można robić? To znaczy, to powiem tak... Zminimalizować szkody może. Jak to robi zawsze na zebraniach pan prezes? Nie odpowie na pytanie, kiedy będą pieniądze za mleko, na takie pytania nie odpowiadam. Pani zadała dobre pytanie, kto przyjdzie z mlekiem? No. Słyszałam, że wielu było chętnych na pomoc, współpracę. Jeden był warunek. Ten pan ma odejść. Tak jest. Tak. I teraz kolejne. Pan prezes twierdzi, że to my jesteśmy winni. Bo przychodziliśmy pod spółdzielnię, bo się chcieliśmy zainteresować. Twierdzi, że to my jesteśmy winni tego, bo jakbyśmy nie przyszli pod mleczarnię, to nic złego by się nie wydarzyło. I faktycznie, bo jakby rolnicy nie przyszliby pod mleczarnię, to do tej pory połowa z nich nosiłaby mleko, on miałby kasę i dalej działoby się różne rzeczy. I nim by się nie interesowano, on by robił swoje. A może udziały już by były? Udziały to może byłyby już milion, tak naprawdę, kto to wie. Ale były przecież zainteresowane mleczarnie. No były zainteresowane, ale jeden warunek. Jak to było? Prezes musi odejść, tak? No bo każdy, przecież on jest już na rynku branżowym. Jest spalony w całej branży mlecznej. Dodatkowo też słyszałam, że w którymś tam momencie bardzo tą branżę podzieli. Bardzo tą branżę podzieli. Ale jeszcze jedna procedura. Jeszcze jedna procedura jest, że pan prezes Krajowego Związku się wykluczył. Z Krajowego Związku, tylko pod jakąś spółdzielczość. To tutaj pan Stanisław mówi bardzo ważną rzecz, bo ja byłam bardzo zdziwiona i właściwie mój tata powiedział do mnie, że przecież jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Dzwoń tam kobieto, pisz tam kobieto, niech oni odpowiedzą, oni wiedzą. Ja napisałam do nich maila i dostałam odpowiedź, że wiecie, jak brzmiała ta odpowiedź, że Spółdzielnia Mleczarska na wniosek rolników zrzeszonych w spółdzielni wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie z tego zrzeszenia się spółdzielni mleczarskiej. A do jakiego zrzeszenia należy? Do drugiego maila. No właśnie, tak. Rady Nadzorczej. Jak już dostałam, że na prośbę rolników, tak? To mi się po prostu od razu krew zalewa, jak się słyszy coś takiego. Może rolnika z